Wyjdźcie z dziećmi na śnieg. To idea, jaką od wielu lat propaguje międzynarodowa impreza World Snow Day, Światowy Dzień Śniegu. W Zakopanem już po raz 11 zorganizowano weekend pod znakiem zawodów i zabaw na śniegu. Śnieg, narty, przede wszystkim świeże powietrze, to są te argumenty, dla których warto się zmobilizować i faktycznie przyjść, jeździć, dobrze się bawić. Przede wszystkim zdrowie i przede wszystkim rodzina i ten czas spędzony razem to właśnie poza aktywnością te najważniejsze rzeczy, dla których warto wziąć udział w World Snow Day. Podczas kiedy dzieci szusują na trasie narciarskiej, rodzice muszą ją pokonać na śnieżnych rakietach. Rywalizacja sprzyja zacieśnianiu rodzinnych więzi. Podobał mi się bardzo zjazd, bo nie było oblodzone i bardzo się wtedy rozluźniłem. Fajna impreza, w szczególności dla dzieciaków. Zresztą my staramy się praktycznie każdy weekend aktywnie spędzać się na nartach zjazdowych, czy na biegówkach, czy w jakikolwiek inny sposób aktywnie po prostu, żeby się trochę poruszać. A takie imprezy dają okazję do tego, żeby wspólnie, rodzinnie pobawić się na śniegu. W tym wypadku dzieciaki na nartach, a my troszkę bardziej męczące biegając w górę i w dół na rakietach śnieżnych. Prawdziwy worek z atrakcjami rozsypał się na równi Krupowej, położonej w centrum Zakopanego. Oprócz rywalizacji sportowej w biegach narciarskich, można było pojeździć na skuterach śnieżnych czy na sankach i jabłuszkach na specjalnie usypanej górce. Organizatorzy zadbali również o edukację dzieci i dorosłych. Uczymy o tym, czym jest śnieg oraz o bezpieczeństwie, jak zachować się na nartach, na łyżwach, na sankach. Mamy zaproszonych partnerów, m.in. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policję, Tatrzański Park Narodowy i na stanowiskach tychże partnerów dzieci mogą dowiedzieć się, jak zachowywać się w lesie, w górach oraz jak zachować bezpieczeństwo na stoku. Mamy dużo różnych zagadek, mówimy o badaniach śniegu, jakie były prowadzone w Tatrach, o badaczach śniegu, no i mamy sporo naszych wydawnictw. Na tym śniegu można wiele rzeczy zobaczyć. Można zobaczyć tropy, ślady. Nie zobaczymy zwierzątek, ale zobaczymy tropy. Młodzi artyści z talentem, pasją i poświęceniem zmierzyli się z bryłami lodu. Powstały z nich rzeźby zwierząt występujących w Tatrach. To jest cudowna rzecz, bo na pewno lepiej się pracuje niż w drewnie, bo jest bardzo miękki. Tylko że się nie pracuje z piłą, z olejem, ze względu na to, żeby nie ubrudził lodu. Czyli generalnie woda z lodu sama smaruje tę naszą prowadnicę, ale tak jak mówię, o wiele lepiej się pracuje. No wiadomo, że jest mokro i ta woda sobie leci po całości, czyli po nas i będziemy za chwilę mokrzy, ale generalnie damy radę. Cykliczną imprezą sportową, która ściąga pod Wielką Krokiew dziesiątki tysięcy kibiców, jest organizowany od prawie 30 lat na skoczni imienia Stanisława Marusarza Puchar Świata w skokach narciarskich. W tym czasie na ulicach Zakopanego panuje gorąca atmosfera. Tu trzyma się kciuki za każdego skoczka. I jestem tu 12 raz i najlepsza atmosfera jest chyba w Zakopanem na skokach. Jestem tutaj często, bo lubię góry, uwielbiam góry, ale skoki mają swoją jakąś taką super atmosferę. Od 6 lat tutaj kibicujemy oczywiście naszym i zawsze staramy się ich dopingować, czy są pierwsze miejsca, czy dalsze, także zawsze wspieramy naszych skoczków. Bardzo lubimy tu przyjeżdżać. Byliśmy tu już 2 razy. Teraz to nasz 3 raz. Bardzo nam się podoba. Kto będzie zwycięzcą? Słowenia today. Dzisiaj oczywiście zwycięży Słowenia. Słowenia! 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 Doping Słoweńców przyniósł efekty. W zawodach drużynowych to właśnie skoczkowie z tego kraju stanęli na najwyższym stopniu podium.
Na Polanie Szymoszkowej już po raz ósmy wystartował 12-godzinny slalom maraton. Impreza ma cel charytatywny. Od kilku lat bierze w niej udział prezydent RP Andrzej Duda. To jest właśnie ta integracja przez sport. Integracja zawsze, nie tylko tutaj w czasie tych zawodów organizowanych przez Fundację Handicap, ale to jest zawsze integracja, bo spotykamy się niezależnie od przekonań, niezależnie od poglądów, niezależnie od różnych swoich możliwości, jesteśmy razem, rozmawiamy. I to jest jedna strona narciarstwa, właśnie to sportowe zachowanie, to bycie na świeżym powietrzu, to co tak ważne. I jeszcze ten drugi element dzisiaj, to że jesteśmy tutaj dzisiaj z dziećmi, z młodzieżą, że jesteśmy tutaj dla nich. Zawodnicy przez 12 godzin pokonują trasę slalomu w taki sposób, aby przejechać jak najwięcej kilometrów. Na starcie stają najlepsi zawodnicy w kraju, ale i działacze sportowi, samorządowcy, politycy, a nawet duchowni. W mini slalom maratonie natomiast może wziąć udział każdy, kto chce wesprzeć tę akcję. Dużo trzeba trenować. Dzięki Handicapowi i panu Szymkowi. I mamy treningi codziennie, nawet zimą, latem i wiosną. Też jesienią. Jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi. Już w połowie dnia wiedzieliśmy, że mamy rekord i ten rekord wyjeździli nasi podopieczni, amatorzy i osoby, które chciały się włączyć do pomagania na mini-slalomie. Tu przejechano 1210 przejazdów. Na slalomie 1200 przejazdów to jest w ogóle niewyobrażalne. Puchar Świata to jest 100 zawodników, więc tutaj naprawdę była fantastyczna jazda. Bardzo się z tego cieszymy, to jest realne wsparcie dla naszych podopiecznych. I druga część zawodów, czyli 12-godzinny maraton slalomowy. Byliśmy bardzo blisko rekordu. Ten rekord sprzed 2 lat jest bardzo wyśrubowany. Jego łatwo nie będzie pobić, mimo że mieliśmy świetnych narciarzy. Jesteśmy bardzo blisko. Jesteśmy dumni, bo tak naprawdę wszyscy współpracujemy. I to jest wyjątkowe w narciarstwie alpejskim. Współpracujemy po to, żeby wspierać dzieciaki z niepełnosprawnością.